Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z serią 5 kosmetyków. Dawno nic takiego nie nagrywałam, ale nic tak wiecie nie podbiło mojego serducha, żebym coś mogła Wam tu przedstawić, że jest rzeczywiście coś fajnego, fajnie się zapowiada albo nie zapowiada się dobrze, bo tak też bywa. No i co, mamy 5 kosmetyków, w sumie praktycznie można powiedzieć sama pielęgnacja. Natomiast zaczniemy od bubla chyba wszechczasów. Jak wiecie, ja mam włosy farbowane, no i szukam czasami takich produktów, które między jednym a drugim farbowaniem wspomoże mi, że nie będę musiała tak często farbować włosów. No i powiem Wam, że testuję różne rzeczy, no i tak trafiło w moje ręce to opakowanie z L'Oreala, czyli magiczny retusz. No i powiem Wam tak, kupiłam sobie Dark Brown i jakie moje było zaskoczenie, jak ja otworzyłam szczoteczkę. Nie wiem, czy tu kamera odda to, co jest, że to jest kolor złoto-brązowy. Szczoteczka jest też zupełnie jakaś taka, nie wiem, dziwna. To jest ostre, to jest sztywne. Bardzo ciężko się to w ogóle nakłada na włosy. Natomiast to, co tam producent napisał, że należy włosy zaczesać do tyłu i szczoteczką nałożyć na wybrane partie siwych odrostów. Poczekać, aż wyschnie, albo przyspieszyć suszenie suszarką. Jedyny problem, ja nie noszę włosów zaczesanych do tyłu. Ja potrzebowałam, wiecie, tu gdzieś przy skroniach, żebym sobie to mogła spokojnie wytuszować. Natomiast jak spróbowałam, to była skóra brudna, czoło brudne, poskojane były te włosy, mokre. Nie było możliwości tego rozczesania, więc ja użyłam tego ze dwa razy. I niestety dla mnie to są wyrzucone pieniądze w błoto. Wolę zdecydowanie użyć sobie te psikadełka, ewentualnie poszukać sobie czegoś innego. Natomiast to dla mnie nie. Nie wiem, co producent miał na myśli, ale robiąc coś takiego, taką twardą szczoteczkę, tego nawet, kochani, nie da się za bardzo nałożyć na włosy. Nie wiem, co to była za innowacyjna szczotka, ale to naprawdę się nie sprawdza. Uciapane jest wszystko, ale nie to, co potrzeba. Poskojane włosy, nie wygląda to dobrze. Także dla mnie bubel wszechczasów. Natomiast reszta produktów już będzie zdecydowanie lepsza. No i mamy produkt do pielęgnacji biustów. Wspominałam Wam, że mam coś innego. Kupiłam sobie z marki Amvi produkt do pielęgnacji biustu. Tu jest 125 ml. 97% składników jest pochodzenia naturalnego. Konsystencja jest dużo lżejsza niż ta w Nakomi. Troszeczkę więcej produktu trzeba nałożyć, żeby nawilżyć skórę na dekolcie i na biuście. Ale produkt jest naprawdę przyzwoity, dobrze się wchłania, dobrze nawilża, nie klei się, nic tam, wiecie, się nie przykleja się piżamka, jak się ubieracie. No i praktycznie jest bez zapachu. I jeszcze jedna fajna rzecz, wspieramy walkę z rakiem piersi. Także zawsze jakaś tam część pieniążków z zakupionych tych produktów idzie właśnie na walkę z rakiem, co dla mnie, wiecie, też jest dużym plusem. Powiem Wam, że jest mniej wydajny niż ten z Nakomi. Ja mam chyba pół opakowania. No i oczywiście mam jeszcze jedno opakowanko na zapasie. Z przyjemnością zużyję. No i też mnie to cieszy, bo wiecie, jest nietestowany na zwierzątkach, jest wegańskie. No i produkt jest polski. Także jak najbardziej Wam mogę polecić. Następna rzecz, która mnie mega zaskoczyła, to jest takie opakowanko z Bielendy, jogurt. Jogurtowe masło do ciała, wygładzenie, pojemność 200 ml, pojemniczek jest taki, wiecie, trochę mi flafa przypomina. Przepiękne, konsystencja, powiem Wam, że jest świetna, ale zapach? Jakbyście otworzyli jogurt brzoskwiniowy, normalnie można to zjeść. Przecudownie pachnie brzoskwiniowo-jogurtowo, bardzo ładnie nawilża skórę. Pięknie się wchłania, nie klei się, szybciutko się wchłania, a skóra jest fajnie rano nawilżona. Nie jest taka, wiecie, przeciążona jak po niektórych balsamach, że wstajecie rano i czujecie, że ta skóra jeszcze się lepi, jest tłusta. No można go wąchać i wąchać, powiem Wam, że rewelacja. Ja to kupiłam jakiś czas temu z czystej ciekawości w Rossmanie. Pamiętam, że też zapłaciłam horrendalną kwotę, chyba 30 zł za ten balsam, ale powiem Wam, że było warto. Bardzo się z nim lubię. No i na zmianę oczywiście używam z innym balsamem, żeby się za szybko nie skończyło. I następna rzecz to jest maska do włosów. Maska do włosów z marki India, którą dostałam właśnie w prezencie od mojego mężczyzny. Tam był cały zestaw tych kosmetyków, jak pamiętacie. Maska ma 200 ml.
przepięknie pachnie. Nie wiem, co to jest za zapach. Na pewno nie olej konopny, bo olej konopny tak nie pachnie. Ale maseczka jest po prostu mistrzunią. To jest kolejny kosmetyk, który używam i jestem po prostu zakochana w tym produkcie. Maska jest gęsta, treściwa, otulająca. Niewiele trzeba, żeby, wiecie, nałożyć na włosy. I efekt jest taki, po olejowaniu włosów na przykład, ja nakładałam tą maseczkę i czułam, jak ona po prostu momentalnie wygładza mi włosy. Ja dawno nie spotkałam się z takim produktem. Jestem mile zaskoczona. Myślę, że będzie dość wydajna. No i zastanawiam się nad kolejnym opakowaniem, jak mi się skończy, pomimo tego, że mam mnóstwo produktów włosowych na zapasie. Dla mnie produkt naprawdę mistrzostwo świata. Natychmiastowa regeneracja i nawilżenie. I z tym się muszę zgodzić. To jest po prostu maseczka sztos. I został mi jeszcze jeden produkt. Płatki pod oczy. Płatki pod oczy, które kupiłam sobie jakiś czas temu w Lidlu. No i ja tak z tymi płatkami zawsze byłam na bakier. Miałam ze Skin 17 płatki, te chyba z kolagenem albo ze złotem. To oddałam mojej Małgosi. Ja tego nie będę używać, masz. Natomiast kupiłam te i mówię, dobra, w końcu się przyterminują, biorę Was do łazienki. No i powiem Wam, że nałożyłam te płatki pod oczy i po prostu byłam w szoku. Ja jak nigdy nie lubiłam żadnych płatków i tak dalej, tak po prostu to było mistrzostwo. Tu w środku oczywiście jest łyżeczka do wyciągania, bo ciężko się wyciąga takie płatki. No i mam nadzieję, że teraz mi nie uciekną, bo chciałabym Wam pokazać, o, płatki są złote, żelowe. Praktycznie nie pachną. Natomiast dla mnie te płatki to jest, kochani, mistrzostwo świata. Zastanawiam się, jak długo żyłam bez płatków pod oczy. Natomiast dzisiaj oczywiście też te płatki wylądowały pod moimi oczami. Jak mogliście widzieć zakupy, kupiłam kolejne płatki, tylko z innym dodatkiem, bo to są ze śluzem ślimaka. Zużyłam już kilka tych płatków pod oczy. No i muszę powiedzieć, że skóra po płatkach jest nawilżona. Jest taka, wiecie, rozświetlona. Zupełnie inaczej wygląda ta okolica pod oczami. Szkoda, że też nie mam czasu, żeby je codziennie stosować, bo z przyjemnością bym to robiła. No i oczywiście ja sobie zostawiam te płateczki 30 minut pod oczami. Robią genialną robotę, także płatki jak najbardziej polecam. I są w tej chwili jeszcze w Lidlu dostępne różne rodzaje, te również. Więc kochani, jak najbardziej je Wam polecam. Dzisiaj Wam, kochani, dziękuję, że byliście ze mną. To moja piątka na najbliższe dni, jeśli chodzi o użytkowanie kosmetyków. Widzimy się, kochani, w kolejnym filmie. Przesyłam Wam moc buziaków. Do zobaczenia.